Cześć, jeżeli masz taki problem w swojej hulajnodze Xiaomi, że podczas jazdy twój błotnik strasznie trzaska, wpada w wibracje i słychać jakby praktycznie miał się zaraz rozlecieć, to wiedz, że po prostu poluzowały ci się śrubki, które mocują wspornik do ramy albo również do samego błotnika. Bardzo łatwo jest zredukować ten dźwięk, ten objaw poprzez po prostu dokręcenie tej zwykłej śrubki. Jak się do tego zabrać, to bardzo proste. Najpierw należy ściągnąć zaślepkę. Zaczynamy zawsze od przodu, gdyż zatrzask jest skierowany w tą stronę, a tutaj w tą stronę, więc tutaj próbując to podważyć, możemy go wyłamać. Ja nie polecam używać ostrych narzędzi, natomiast mi tutaj akurat bardzo nie zależy i robię to już umiejętnie, więc raczej nie powinno się nic stać. Dlatego, jeżeli macie po prostu możliwość użyć czegoś, co w mniejszy sposób może pozostawić ślady, to śmiało. Proszę, zdjęte. Zobaczcie. Zaślepka, zatrzask z tej strony na prostopadle, a tutaj jest zatrzask równolegle. Później zakładamy go analogicznie, odwrotnie. W ten sam sposób. Teraz warto, żebyśmy sobie położyli hulajnogę. Hulajnoga sobie odpocznie, a wy dobrze zobaczycie, co należy zrobić. Oczywiście odkręcamy dwie te śrubki, żeby zdjąć całą tą zaślepkę, gdyż śrubka mocująca wspornik właśnie się znajduje pod tą zaślepką. Odkręcamy sobie te imbusiki. W niektórych modelach występują torksy. Do całkowitego odkręcenia. Ja lubię używać wkrętarki. I teraz zobaczmy. W tym miejscu znajduje nam się śrubka do wspornika. Dokładnie o tą śrubkę chodzi czarną. I teraz chodzi o to, żeby ją, no, teoretycznie dokręcić, ale ja powiedziałbym, że należy ją wykręcić. Wykręcamy. A kolejnym krokiem jest dołożenie kleju do gwintów. Niebieski klej do gwintów, który nam zabezpieczy przed ponowną taką sytuacją. Myślę, że przy użyciu kleju do gwintów i odpowiednim dokręceniu już więcej nam się to nie poluzuje. A przychodziły już nowe hulajnogi, wyciągnięte z kartonu, które już na tych wspornikach miały luz. Dokręcamy z wyczuciem, gdyż w tej blaszce ten gwint nie jest zbyt mocny. Gdyby się jednak zdarzyło, że ten gwint będzie przekręcony, należy dobrać w jakimś sklepie metalowym albo w markecie budowlanym taką śrubkę, ale dłuższą. Nie powiem Wam do końca o ile dłuższą, no ale ciut dłuższą. I zastosować nakrętkę, zakręcić ją od drugiej strony. To jest jedyne rozwiązanie, gdyby Wam się gwint przekręcił. Na chwilę obecną. U mnie wszystko jest sztywne, zwarte, a miałem delikatne luzy. Gdyby jeszcze jednak po obu stronach dokręcimy te śrubki, a luz nadal by występował, gdyby było jakieś trzaskanie, należy zdjąć koło i sprawdzić śrubki, które mocują wspornik do błotnika. I je również czasami trzeba dokręcić. Także mam nadzieję, że Wam pomogłem i że będziecie w stanie sobie samodzielnie takiego typu drobne usterki usuwać. Oczywiście finalnym krokiem będzie dokręcenie naszych zaślepek i założenie odblasku, co też uczynię. Wkładamy od tyłu i zatrzaskujemy. Gotowe.